Minęła godzina 12. Witam serdecznie na comiesięcznej, a w tym przypadku na powakacyjnej konferencji prasowej burmistrza Giżycka, pana Wojciecha Karola Iwaszkiewicza. Chciałbym również powitać dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury, panią Martę Dąbrowską oraz sekretarza miasta Giżycka, pana Arkadiusza Połojeńskiego. Dzisiejsza konferencja prasowa poświęcona będzie bieżącym tematom, do których należą m.in. zbliżająca się inauguracja roku szkolnego i remonty w szkołach, Giżycki budżet obywatelski i głosowanie nad zgłoszonymi projektami, ewaluacja prac remontowych w Giżyckim Centrum Kultury, podsumowanie sezonu letniego, ale do chwili obecnej i przedstawienie oferty kulturalnej na miesiąc wrzesień. Oczywiście po bloku tematycznym będzie czas na zadawanie pytań zarówno do pana burmistrza, jak i do naszych gości. Oddaję głos panu burmistrzowi. Dziękuję panie Dawidzie. Dzień dobry, witam państwa. Po wakacyjnej przerwie wszyscy jesteśmy już po tych największych letnich wydarzeniach, na pewno w nowych zasobach energetycznych. W związku z tym spodziewam się dzisiaj też od państwa na pewno większej liczby pytań. Ale zbliża się wrzesień, tradycyjnie 1 września rozpoczęcie roku szkolnego. W tym roku największe remonty odbywają się w zasadzie w dwóch szkołach, czyli szkole podstawowej nr 7 i w gimnazjum nr 1. W szkole podstawowej nr 7 kończy się remont dużej hali gimnastycznej. W tej chwili trwa montaż już urządzeń sportowych i oświetlenia. Do jutra powinno być to zamontowane. Polecam wizytę na tej hali, ponieważ ona ma 30 lat i nigdy nie przychodziła takiego remontu. Duży nacisk położyliśmy na akustykę hali i w tej chwili ona jest tak wytłumiona, że rzeczywiście bardzo przyjemnie się tam nawet rozmawia, nie ma tego pogłosu. Na pewno będzie większy komfort dla dzieci podczas ćwiczeń i dla nauczycieli prowadzących wiele godzin w tej hali zajęcia. Hala jest praktycznie od nowa zrobiona, bo wymieniony parkiet, wymalowana, wymienione instalacje, oświetlenie, wygłuszona, dach, wszystko jest wykonane w zasadzie od podstaw z nowym nagłośnieniem. Za szkołą podstawową nr 7 w tej chwili trwają prace porządkowe. Między lodowiskiem a sklepem meblowym jest taka droga, która będzie wyłożona trylinką i w tej chwili tam trwa urządzanie parkingu. Parking będzie służył też nie tylko uczniom czy rodzicom, którzy przywożą swoje dzieci do szkoły, ale też oczywiście będzie obsługiwał lodowisko, jak też były zgłoszenia radnych, że w niedzielę brakuje miejsc parkingowych w okolicach kościoła świętej Anny. Więc kilkanaście miejsc parkingowych przybędzie za lodowiskiem w ciągu najbliższych kilku dni. Parking będzie wykonany metodą taką, nazwijmy to, gospodarczą, doraźną, nowe krawężniki, ale nawierzchnia będzie taka jak na parkingu przy ulicy Kolejowej, czyli taka z kruszywa, które będzie wchłaniało wodę. Wiąże się to oczywiście też z otworzeniem drugiego wejścia do szkoły podstawowej nr 7, które będzie otwarte właśnie od strony lodowiska i w tej chwili ten ruch będzie rozłożony na dwa główne wejścia, czyli od strony ulicy Wodociągowej i od strony ulicy Królowej Jadwigi. Na pewno to poprawi komfort też rodzicom, którzy dowożąc dzieci na określoną godzinę, większość lekcji zaczyna się jednak rano. Był problem z zatrzymaniem pojazdu, samochodu na ulicy Królowej Jadwigi, przepraszam, na ulicy Wodociągowej. Teraz będzie można od strony Królowej Jadwigi wjechać sobie i bezpiecznie i komfortowo dziecko do szkoły dowieźć. W gimnazjum nr 1 kończy się remont małej hali gimnastycznej. Tam też był remont kompleksowy, w związku z tym, że kiedyś prawdopodobnie podczas trzęsienia ziemi, które było tutaj kilka lat temu, pękła jedna ze ścian i trzeba było pilnie zająć się bezpieczeństwem tej hali. To zostało naprawione, a niejako można powiedzieć przy okazji wykonane zostały pozostałe prace. Nowa podłoga, nowe oświetlenie, hala jest jak nowa. W szkole podstawowej nr 4 wyremontowano korytarze. W zespole szkół nr 1 na Wilanowie wykonano zalecenia przeciwpożarowe i remont oświetlenia w szkole. Remont łazienki wykonaliśmy w przedszkolu nr 4 i zalecenia przeciwpożarowe z wymianą wykładzin włącznie w przedszkolu miejskim nr 1. W szkole podstawowej nr 6, najmniejszej placówce, nakłady były duże w klatkę schodową i wymiana ogrodzenia, ponieważ ogrodzenie, które było wokół szkoły, groziło już, było skorodowane, groziło nawet pewnym takim
wypadkiem, więc sfera bezpieczeństwa jest przez nas traktowana priorytetowo. W pierwszej kolejności wykonujemy sprawy związane z zaleceniami przeciwpożarowymi, BHP, jak też takie remonty, które poprawiają komfort i higienę nie tylko pracy, ale też i korzystania z lekcji. Także 1 września o godzinie 9 punktualnie rozpocznie się rok szkolny. W tym roku jest nieco inaczej, dlatego że, jak Państwo pewnie wiecie, obowiązek szkolny został zmieniony od 7 roku życia. W związku z tym sytuacja w naborze w szkołach podstawowych wygląda w ten sposób, że w poprzednim roku szkolnym pierwszą klasę, czyli rok szkolny, rozpoczynało 489 uczniów, w tym roku tylko 120. Oddziałów jest 6, a było 22. Natomiast w ruchu kadr nie ma to większego odzwierciedlenia. Taki sam, nie różni się ten rok szkolny znacznie, czy w ogóle się praktycznie różni od lat ubiegłych. Czyli w zasadzie 1 września szkoły są gotowe do przyjęcia uczniów i rozpoczynamy nowy rok szkolny. Większe nakłady w szkoły, to już sygnalizuję w tej chwili, będą w przyszłym roku, gdzie wszystkie placówki oświatowe powinny przejść głęboką, czy w ciągu 2 lat głęboką termomodernizację i będzie to taki przełomowy, bardzo rewolucyjny krok w historii budynków oświatowych w naszym mieście. Ja przypomnę tylko, że najmłodsze budynki oświatowe to są właśnie 30-letnie budynki Szkoły Podstawowej nr 7. Część budynków jest przedwojenna, zabytkowa i one muszą być trochę inaczej też potraktowane w tej termomodernizacji, ale specyfika tych pracy, tych obiektów jest taka, że można wykonać te remonty w zasadzie tylko w wakacje. Wtedy, kiedy nie ma roku szkolnego. Oczywiście są pewne odstępstwa, ale wolelibyśmy z nich nie korzystać, więc wszystkie remonty będziemy rozkładali w ten okres wakacyjny. W związku z tym może być to potrwać 2 lata, ale szkoły zupełnie zmienią swoje oblicze. Nie prezentowaliśmy też na konferencji prasowej logotypu, który został opracowany i wybrany przez nas. W tej chwili trwa opracowanie tak zwanej księgi tożsamości, która będzie określała czcionki, kolory, wymiary, proporcje. Będą wzory tam nie tylko listów, wizytówek, ale też i pewnych elementów przestrzeni publicznej, także czy nawet samochodów. W związku z tym dążymy do ujednolicenia identyfikacji wizualnej miasta. Nasze jednostki organizacyjne też będą miały takie specjalne swoje, że tak powiem, odmiany tego logotypu. Natomiast widziałem już pewne propozycje, nazwijmy to wariacji, z dodaniem na przykład tu małego żagielka, tak, i wygląda to bardzo ciekawie, oryginalnie. Jak możecie Państwo zaobserwować, chociażby u Pana Dawida na koszulce polo już taki logotyp jest wyhaftowany i powoli wprowadzamy w powszechne użycie taki system identyfikacji. Ostatnio tutaj goszcząc Julię Schmidt i Wojtka Klimaszewskiego, wręczając im już gratulacje, były na nowym papierze takim gratulacyjnym, firmowym, w nowej szacie graficznej i wygląda to już tak, jak moim zdaniem powinno wyglądać, czyli tak w pełni profesjonalnie. Nie liczymy już na to, że każdy pracownik będzie sam opracowywał, tylko będzie taka ustandaryzowana księga tożsamości przedstawiona. I prezentuję również, tu mam dla Państwa też, żeby bliżej można było się zapoznać, sobie nawet przekażę Państwu na pamiątkę. Nowe gadżety to są zegarki z logotypem Giżycka. Właśnie to mamy takie 3 rodzaje zegarków, taki czarny, biały i taki bardziej młodzieżowy, niebieski. Z tym, że tu akurat jest wymienna, ten środek jest wymienny, tak? To sobie można, te paski można wymienić. Czyli mamy takie 3 rodzaje zegarków. Dla Państwa przygotowałem tam, Pani Katarzyno, proszę może pokazać dziennikarzom, przekazać miks taki zegarków. Będzie można sobie czy w redakcji, czy osobiście użytkować tego typu gadżety reklamowe z logotypem Giżycka. Także Szanowni Państwo, ja w tej części nie pozwolę sobie w tej chwili oddać głos
panu sekretarzowi, ponieważ przystępujemy, w zasadzie dzisiaj jest ostatnie spotkanie z mieszkańcami. Za chwilę przystąpimy do głosowania nad projektami w Giżyckim Budżecie Obywatelskim. I poproszę pana sekretarza, żeby pokrótce przedstawił w ogóle ideę, bo wydaje mi się, że powoli tracimy gdzieś ideę budżetu obywatelskiego i niepotrzebne są spory o to. Budżet obywatelski nie jest obowiązkiem gminy i jeżeli w ogóle istnieje, to znaczy, że jest to taka dodatkowa wartość, gdzie mieszkańcy mogą sami w zasadzie zdecydować o pewnych przedsięwzięciach, które w danej dziedzinie tematycznej uznają za pilne. Na przyszły rok kwota budżetu została przeze mnie podniesiona do 400 tysięcy, więc jest no, sporo pieniędzy do tego, żeby te potrzeby, które mieszkańcy zauważają, a w jakiś sposób nie zostały jeszcze załatwione, po prostu w głosowaniu załatwić. Także oddaję głos panu sekretarzowi. Proszę bardzo, żeby przedstawić założenia budżetu, stan obecny i jak wygląda głosowanie i kiedy można się spodziewać pierwszych efektów głosowania. Więc jesteśmy w trakcie realizacji kolejnej edycji budżetu obywatelskiego, inaczej zwanego budżetem partycypacyjnym. Zdecydowaliśmy się kilka lat temu na włączenie tej idei i tej procedury do samorządu miejskiego i tak wiele, jak wiele innych miast w Polsce, zaczynaliśmy jako jedni z nielicznych, z kilkudziesięciu miast, natomiast dzisiaj już troszeczkę więcej tych miast realizuje tego typu pomysł i wszyscy się uczymy, zarówno mieszkańcy, jak i my, realizować ten budżet i aby ta procedura była jak najbardziej transparentna, przejrzysta i efektywna. Tak jak burmistrz wspomniał, jesteśmy w tej chwili w kolejnym etapie realizacji procedury budżetu Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego, który będzie realizowany w roku 2017. Dzisiaj dokładnie odbywa się kolejne i ostatnie spotkanie w ramach lokalnych spotkań mieszkańców, gdzie wszyscy zainteresowani mogą być, uczestniczyć i rozmawiać o projektach, które zostały złożone w tegorocznej edycji. Na tym spotkaniu i na tych spotkaniach również wszyscy mogli i mogą się zapoznać z oceną wstępną dokonaną przez zarówno pracowników samorządu giżyckiego, jak i przez zespół do spraw budżetu obywatelskiego, Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego, który został powołany przez burmistrza miasta Giżycka. Przypomnę Państwu, że każdy budżet obywatelski, każda edycja budżetu obywatelskiego realizowany jest według pewnego przyjętego harmonogramu w danym roku budżetowym. Cała idea i nasz cel był taki, aby głosowanie i wyłonienie projektów było zrealizowane w takim okresie, aby można było te zadania i te konkretne kwoty na realizację tychże zadań wprowadzić w ramach procedury budżetowej na dany rok budżetu miasta, czyli mniej więcej jest to późna jesień, w największym skrócie późna jesień każdego roku. Przypomnę troszeczkę o idei budżetu obywatelskiego jako takiego. Jest to nic więcej jak możliwość, taka czynna możliwość wpływu każdego z mieszkańców, którzy uczestniczyć będą w Giżyckim Budżecie Obywatelskim na sposób wydatkowania pewnej części środków pieniężnych, która została przeznaczona w danym roku budżetowym. W tej edycji, która w tej chwili trwa, jest to 400 tysięcy złotych. Ten trend jest bardzo zadowalający, bo od pierwszej edycji, kiedy to było 50 tysięcy na strefy, dzisiaj doszliśmy do kwoty 80 tysięcy w danej kategorii, co łącznie daje nam to 400 tysięcy złotych możliwe do realizowania. Możemy się również przekonać o tym, że pewne wysiłki liderów projektu, pomysłodawców i mieszkańców, którzy głosowali na dane zadanie, dane pomysły, dane propozycje, jest już wymierna i możemy obserwować, chociażby biorąc pod uwagę wspomniany w pierwszej części dzisiejszego spotkania remont sali gimnastycznej w SP7. Oczywiście on został zwiększony swym zakresem, natomiast cała idea i pomysł wypłynął w ramach Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego i my widząc konieczność in plus modernizacji tego zadania, aby kompleksowo go zakończyć, to ten remont zostaje jakby już wykończony i ukończony według pomysłu tak naprawdę początkowego inicjatywy w ramach Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego. Przypomnę, zanim przejdę do kolejnego etapu, który nas czeka, przypomnę tylko pokrótce projekty, które zwyciężyły, mówiąc w skrócie, w ostatniej edycji. To już jest po pierwsze wspomniany przeze mnie w kategorii edukacja projekt obejmujący remont sali gimnastycznej.
kategorii ekologia były to projekty trzy, mianowicie akwarium ekologiczne, które już stoi w Ekomarinie. Zegar mostu obrotowego to jest zadanie bardzo takie złożone i oczywiście o nim się dyskutowało, natomiast wszystko wskazuje, że jest on na końcowej fazie. Większość zadań została i jakby etapów poprzedzających zrealizowana. Na dzisiaj nie widzimy przeszkód, aby w tym roku takich większych mogło się oczywiście zdarzyć, natomiast nie ma zagrożenia, aby to zadanie nie zostało wykonane w najbliższym czasie. Wszystko wskazuje, że w tym roku jeszcze zostanie wykonane. I miejskie koty też chcą jeść, to było zadanie z zakresu takich zadań miękkich. To zadanie zostało również zrealizowane w budżecie miejskim w tego roku. W kategorii infrastruktura, architektura i urbanistyka zwycięży projekt ulicy Sadowej i też jest już właściwie wykonany. Trwają konsultacje koncepcyjne i nie ma zagrożenia, aby ten projekt nie został zrealizowany. I ostatni projekt w kategorii sport, który zwyciężył, to Giżycko żegluje fair, został projekt zrealizowany w tym roku, także widzimy, że nie ma zagrożenia właściwie, żeby te wszystkie giżyckie zadania w ramach Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego zostały zrealizowane. I teraz przejdę, proszę Państwa, bo wspomniałem o etapie lokalnych spotkań mieszkańców, które kończą się i czeka nas kolejny etap, mianowicie najważniejszy etap właściwie, czyli głosowanie nad projektami, które znajdą się na ostatecznej liście do głosowania. Według przyjętego na początku roku harmonogramu było zakładany wrzesień i nic nie wskazuje na to, aby termin był ten zagrożony. Zakładamy, że w drugiej połowie września, na dzisiaj jest to taki proponowany, ale jeszcze nie chciałbym, żeby on był tak traktowany jako termin uzgodniony i ostateczny. Przewidujemy od 15 do końca miesiąca, że to głosowanie będzie realizowane w tym roku. Przypomnę pokrótce teraz formy, w jakich mieszkańcy będą mogli głosować. Właściwie one się nie zmienią. Podstawowa forma to jest oczywiście karta projektu, karta do głosowania wypełniona w sposób tradycyjny i złożona chociażby w punkcie obsługi klienta. Druga formuła to jest taka karta przesłana drogą tradycyjną listowną. Natomiast trzecia, do której najbardziej zachęcam, jest najłatwiejsza, najszybsza. Jest to droga elektroniczna. Ona oczywiście również była praktykowana w latach ubiegłych, natomiast w tym roku troszeczkę będzie to inaczej wyglądało, mianowicie będzie to troszeczkę inny formularz do głosowania, do wypełnienia przez mieszkańca Giżycka, który będzie chciał zagłosować. Na stronie mojegiżycko.pl jest specjalna zakładka Giżycki Budżet Obywatelski. Tam też jest taki specjalny link, ikona głosowanie, który będzie aktywny w momencie, kiedy to głosowanie zostanie uruchomione. I wówczas po zalogowaniu każdego mieszkańca będzie można oddać głos na projekty, które spłyną już te głosy do nas, do urzędu. Aby zalogować się i aby zagłosować, niezbędne będą podstawowe informacje dotyczące danych osobowych, mianowicie PESEL połączony z imieniem i nazwiskiem, a po to, żeby te głosy się nie dublowały i żeby można było je zweryfikować. System jest przetestowany, także liczymy, że żadne rzeczy nieprzewidywane nie wydarzą się negatywne i te głosy zostaną bardzo szybko zliczone. Dlatego też powtórzę to i zaapeluję, żebyśmy zagłosowali za pośrednictwem elektronicznej platformy, która będzie również dostępna. Stanowisko odpowiednie będzie chociażby dostępne w punkcie obsługi klienta, gdzie pracownicy pomogą zalogować się i każdy mieszkaniec będzie mógł w sposób szybki, prosty wykonać tego głosu. Ja tylko jeszcze przypomnę ostatnią informację, chyba że będą jeszcze jakieś pytania w późniejszej części, że w tegorocznej edycji wpłynęło 36 projektów. Na dzisiaj 20 projektów posiada i ma ocenę negatywną, czyli na dzisiaj te 20 projektów się może nie znaleźć. Natomiast tak, żeby zaspokoić ewentualne pytania i negatywny wydźwięk w stosunku do liderów, tych liderów, którzy złożyli te 20 negatywnych projektów. Mianowicie w tym roku jest dodatkowe spotkanie z liderami projektów, które zorganizuje Zespół do Spraw Budżetu Obywatelskiego. Planowane jest ono w najbliższy poniedziałek. To spotkanie jest po to, żeby ewentualnie dopracować te wszystkie wnioski, projekty, które zostały zgłoszone, aby mogły one spełniać wymogi formalne i aby mogły się znaleźć na liście do głosowania
Tak naprawdę ta ocena jest potrzebna po to i była dokonana po to, aby te projekty i te pomysły, które się znalazły, były realizowane i możliwe do zrealizowania w ramach budżetu miasta, jako że nie zapominajmy, że te wszystkie zadania i pomysły dotyczą zaangażowania środków publicznych, a niestety dla niektórych, a może niestety, środki publiczne muszą być wydawane zgodnie z określonymi procedurami na określone cele. Tym samym nie możemy dopuścić zadań, które zwyciężą, a nie będą mogły być zrealizowane z powodu chociażby formalnych. Także jeszcze raz powtórzę, mojegiżycko.pl, zakładka Giżycki Budżet Obywatelski. Wszelkie informacje, które i wątpliwości, mam nadzieję, że za pośrednictwem tam informacji zamieszczonych będą rozwiane. Dodam tylko, że można wysłać również prośbę, pytanie, sugestie, uwagę na adres mailowy moje@giżycko.pl i tam zostaną również dostarczone informacje, jak prawidłowo się zalogować, jak prawidłowo oddać swój głos, tak aby ten głos nie był zmarnowany. Dziękuję. To teraz poprosimy panią dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury, która przedstawi nam w pierwszej kolejności stan zaawansowania remontu siedziby, planowany termin ukończenia remontu, jak też podsumuje w kilku dosłownie zdaniach dotychczasowy przebieg sezonu, jak też to, co nas czeka jeszcze we wrześniu. Proszę bardzo, pani Marto. Dzień dobry, drodzy państwo, witam państwa bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o remont, jesteśmy w fazie zaawansowanej, jednakże niewątpliwie opóźnienia są, o czym wszyscy doskonale wiemy. Same opóźnienia też wynikają z tego, z robót dodatkowych, które musiały zostać poczynione na poczet budynku. Jest to budynek stary, tak, więc zmiany terminu realizacji niektórych etapów zadań wynikały z tego, że były roboty dodatkowe typu zamienny strop, tak, łatanie dachu, gdzie były, no niestety warunki atmosferyczne były niekorzystne, bo było tak, że po prostu padało, więc pewnych czynności wykonawca nie mógł podjąć. W danej chwili dwa razy już przedłużaliśmy termin, tak, gdy ostateczny termin teraz przedłużony został do 31 sierpnia, czyli do dnia jutrzejszego i już od 1 września będą naliczane kary, bo niestety wiadomo, że wykonawca tutaj w danym terminie się nie wyrobi. Sama gotowość, tak, z kinotechniki i elektroakustyki i sprzętów, foteli, ekranów, to już wszystko jest zabezpieczone, tylko czekamy, tak jak mówiłam, na front robót. Zakończenie samego remontu późną jesienią, bo wiadomo, odbiory robót, tak, same tutaj prace, więc tak oceniamy to na późną jesień, że będziemy mieli możliwość pierwszych seansów w naszym Giżyckim Centrum Kultury. Jeżeli chodzi o sezon letni, no mam nadzieję, że każdy znalazł coś dla siebie, no bo z weekendu w weekend przeskakiwaliśmy w różne klimaty muzyczne, zaczynaliśmy pierwszą edycją Święta Miast Partnerskich, mieliśmy Gwiazdy na Wakacjach, Szanty z Folkiem, 15. jubileuszową edycję hip-hopu, no i Lato z Chętlem, w tym roku w nowej formule orkiestra barokowa, która przyciągnęła bardzo dużo publiczności. Tutaj już pewne wnioski organizacyjne zostały też wyciągnięte. No, na pewno nie damy rady zabezpieczyć każdemu krzesełka, kto przyjdzie, ale będziemy się starać, żeby tych krzesełek w przyszłym roku było więcej. Jazz, mieliśmy nuty jazzowe, koncert Michała Szpaka w Twierdzy Bojan, który był imprezą zewnętrzną zorganizowaną przez agencję. No i Święto Twierdzy Bojan. Tutaj chciałabym się zatrzymać na chwilę, dlatego że w tym roku nowa formuła czterodniowa i parada ulicami miasta, parada rekonstruktorów, armata, więc wiele nowych rzeczy się działo. I jeżeli chodzi o ważna informacja, ponieważ w trakcie Święta Twierdzy Bojan, czyli od 11 do 14 sierpnia 2016 roku, sprzedaliśmy 12 902 bilety. Jest to rekord dotychczasowych edycji, które odbywały się w minionych latach. Na pewno przyczyniło się też to do tego, że święto było czterodniowe i była okazja w różnych częściach miasta i bezpłatnie, i odpłatnie wziąć udział w Święcie Twierdzy Bojan. No i nowa impreza 26 sierpnia, Festiwal Kolorów, głośna, radosna, o czym tu już dostaliśmy wiele sygnałów, że było głośno i radośnie. No miejmy nadzieję, że takie zakończenie wakacji przyniesie nam rok szkolny tak równie wesoły i równie zabawny. Jeżeli chodzi o sezon letni, to także kino Orange u nas w Giżycku, tak? Seanse plenerowe, już jutro ostatni seans, także serdecznie zapraszamy na komedię. Nieletni, pełnoletni.
No i cóż, no sezon letni już jutro, już zakończymy. Wrzesień, jesień, więc teraz przed nami nowe wyzwania, zajęcia dodatkowe w Bielskim Centrum Kultury. Będziemy się starać w miarę możliwości naszą ofertę jak najbogatszą wystosować do mieszkańców, do dzieci, tak, również do dorosłych. Taką nowością przygotowujemy taką specjalną ofertę do szkół, żywa lekcja historii, warsztaty w Twierdzy Bojen w Laboratorium Prochowym. Mamy tutaj zatrudnionego pana Piotra Todryka, który jest nauczycielem historii, więc tutaj przygotowuje taką ofertę do szkół, więc mam nadzieję, że przyczyni się to, że więcej naszych mieszkańców, tak, tych najmłodszych, będzie mogło przyjść i odwiedzić Twierdzę Bojen i ją poznać. Festiwal Fantastyki, 9-11 września, tutaj serdecznie zapraszamy. Będzie można wziąć udział w 3-dniowej dużej imprezie. Jest to impreza odpłatna, tak? Czyli przez te 3 dni obowiązują inne ceny biletów i karnet 3-dniowy na daną imprezę kosztuje 45 zł, na pojedynczy dzień 20, sobota kosztuje 30 zł i 20 zł niedziela. Więc tutaj, jeżeli ktoś będzie chciał zwiedzić Twierdzę Bojen, no to już stanie się uczestnikiem festiwalu Twierdzy Bojen. Dlatego uczulam Państwa, żeby tutaj na naszą stronę zaglądać, zapoznać się z programem, bo będzie można również zwiedzać Twierdzę Bojen, ale to już przez te 3 dni trwa Festiwal Fantastyki, gdzie są zupełnie inne ceny biletów. Ale jeszcze wcześniej, 8 września, zapraszamy na wernisaż Maji Porowicz, Horyzont Wieczności, która odbędzie się również w ramach Festiwalu Fantastyki. W czwartek o godzinie 18 w Twierdza Bojen, stajnia z wozownią, więc tutaj będzie możliwość poznania autorki, poznania jej prac. Artystka pasjonuje się współczesną i technologią cyfrową i futurystyczną architekturą. Także naprawdę prace są bardzo interesujące. Mam nadzieję, że Państwo przyjdą. Tego dnia obowiązuje bilet wstępu na Twierdzę Bojen. Tak? Czyli jeżeli ktoś zdecyduje się przyjść do nas, serdecznie zapraszamy na wernisaż, to wówczas obowiązuje bilet wstępu na Twierdzę Bojen, czyli 10, 5 i złotówka. Później, czyli 9, 10, 11 w ramach Festiwalu Fantastyki obowiązują już ceny samego festiwalu. I pierwszy mazurski zlot zabytkowych samochodów w Twierdzy Bojen 17-18 września. Staramy się maksymalnie wydłużyć nasz sezon letni, żeby nie kończył się on z miesiącem sierpniem, a jeszcze we wrześniu do nas mogli przyjechać turyści i tak samo naszym mieszkańcom dostarczyć czegoś nowego, bo jeszcze takiego mazurskiego zlotu starych samochodów nie było. Tutaj zapraszamy 17-18 wrzesień, amfiteatr w Twierdzy Bojen, będzie parada ulicami naszego miasta z zabytkowych samochodów, będzie rajd wokół jeziora Niegocin z punktami, także zachęcamy załogi, można się zapisywać, karty zgłoszeń, informacje u nas na stronie. Klub Rotary jest głównym organizatorem danego przedsięwzięcia. My wspólnie z Katarzyną Prokopczuk, warmińsko-mazurski motoklub. Wspieramy pana Andrzeja Jelca, który tutaj jest pomysłodawcą samego wydarzenia. No i 24 Ranmagedon. I tutaj mam prośbę do pana sekretarza, który by tutaj przybliżył samą ideę imprezy i kiedy ona się odbywa. 24 września, tak jak pani dyrektor wspomniała, będziemy mieli okazję i możliwość gościć imprezę, która odbyła się w kilku miastach w Polsce. Jest to impreza z cyklu imprez biegowych, natomiast imprez biegowych z przeszkodami, czyli branży biegowej, która się najbardziej rozwija. Jest to segment imprez biegowych, która się najbardziej rozwija w tej chwili w kraju. Niektórzy może mieli okazję, chociażby z mieszkańców miasta Giżycka, uczestniczyć w imprezie podobnej, która odbywała się wiosną w Ełku, u nas najbliżej akurat. Przypomnę Państwu, mieliśmy możliwość i okazję gościć niektórych zawodników tylko na finale Ranmagedonu Games, który troszeczkę był inną formułą. Miało to miejsce w ubiegłym roku, w listopadzie, na bazie Camarii. Natomiast w tym roku wydaje się, że będzie największa impreza, już wydaje się, że będzie największa impreza biegowa, której bazą będzie twierdza. Przypomnę, biegi ekstremalne z przeszkodami, bazą będzie Twierdza Bojen. W tej chwili już jest ponad 730, około 730 zawodników zgłoszonych. Organizatorzy spodziewają się grubo ponad 1000 zawodników. Przygotowani są na 1500 zawodników.
Także czy tyle będzie, to trudno powiedzieć, natomiast z doświadczenia wiem, że i z rozmów z organizatorami, że ponad 1000 zawodników na pewno zagości w murach twierdzy, gdzie będą zorganizowane główne trasy biegowe. Także zapraszam serdecznie. Jest to cykl imprez bardzo znanych, segment, jak wspomniałem, bardzo rozwijający się. Wszyscy będą mogli spróbować swoich sił, poczuć satysfakcję ukończenia samego takiej imprezy. Zachęcam do odwiedzenia Twierdzy Boin 24 września. Ta impreza ma ten plus, że im gorsze warunki, tym lepiej dla zawodników, także tu jesiennej aury się raczej nie obawiamy. Dodam tylko, że na stronie mojej Giżycko, na stronie głównej jest artykuł właśnie związany z Runmagedonem, gdzie jest również karta zgłoszeń dla uczestników. Dodam również, że na stronie giżycko.pl i moje Giżycko można odnaleźć szczegółowe kalendarium zarówno imprez kulturalnych, jak i sportowych. Więc zapraszam wszystkich mieszkańców, jak i turystów do odwiedzania naszych portali. Czy mają Państwo jakieś pytania? Znaczy ja jeszcze tylko chciałem dodać, zanim przejdziemy do bloku pytań, że bardzo duży wysiłek w promocję twierdzy wkładamy. Powoli, czy nawet może nawet nie powoli, ale widać efekty. Zaczynaliśmy od 50 tysięcy odwiedzających. Na dziś mamy 88 tysięcy. 88,200 osób. Czyli na 29 sierpnia zarejestrowanych mamy osób, które odwiedziły nasz obiekt. To jest 88,200. Spodziewamy się przekroczyć tę barierę 100 tysięcy odwiedzających, która wydawała się nie do przebrnięcia, bo przypomnę, że w poprzednich latach to było około 50 tysięcy, czyli zwiększyliśmy dwukrotnie ruch na twierdzy. I w nawiązaniu tutaj do zaproszenia na wernisaż pani Mai Borowicz, ja naprawdę zachęcam do przyjścia. Jest to niebywała okazja, żeby obejrzeć pracę pani Mai Borowicz, która jest niesłychanie popularna w Azji, chyba w Singapurze, i prace rozchodzą się momentalnie. Jest w pewien sposób związana z Giżyckiem, chociaż nie z Giżyczanką. Kiedyś tutaj przyjeżdżała i odbywała praktyki, jeszcze chyba będąc studentką. Więc ma taki sentyment do naszego miasta, nie jest Giżyczanką, ale jej prace są rzeczywiście naprawdę na światowym poziomie. Wyjątkowa okazja, to jest inicjatywa pani Mai, która napisała do mnie kiedyś e-mail z taką propozycją, że mogłaby swoje prace, które wystawia w Azji, też zaprezentować Giżyczanom. Także zachęcam, to jest naprawdę na światowym poziomie wykonane. No i teraz, panie Dawidzie, oczywiście możemy już rozpocząć blok pytań dziennikarzy. Proszę bardzo, czy mają Państwo jakieś pytania dotyczące spraw bieżących? Atakujcie dziewczyny, bo jak ja wstanę, to długo. Cóż, proszę bardzo, Marzulski. Witam serdecznie, panie burmistrzu. Zastanawiałem się przez moment, czy traktować pana jako burmistrza. No nie w tej chwili, bo ma pan wystawione swoje tablo. Czy też jako właściciela, wydawcę i redaktora naczelnego sympatycznej gazety, która no niestety z przykrością muszę stwierdzić, wydawana jest za publiczne pieniądze. Rozłożona także, czyli dystrybucja następuje poprzez pracowników podległych panu, co przyznam z punktu widzenia przedsiębiorcy nie jest to takie fair. Panie burmistrzu, Wasz logotyp, nasz niby w przyszłości. Czy rybki zostały ze żartem, czy zostały oddane do wędzenia, czy jaka cholera, że zniknęły? Już odpowiadam. Może najpierw na to pierwsze pytanie. Wydawcą gazety Moje Giżycko jest Giżyckie Centrum Kultury i cała dystrybucja i proces wydawniczy spoczywa na GCK. Ja nie jestem ani redaktorem naczelnym, ani nie ingeruję w treści, także panie redaktorze, spokojnie, tak jak obiecywałem, też wizja tego wydawnictwa była taka, żeby zamieszczać tam informacje napisane takim przystępnym językiem, ale ważne dla mieszkańców, i nie wchodzić w rynek reklamowy istniejących już tytułów. Także nie zakłócamy tego rynku reklamowego, spokojnie można dalej o tego klienta zabiegać bez naszego udziału. Więc jeżeli chodzi o logotyp i herb, to są dwie różne rzeczy. Herb oczywiście zostaje i herb jest takim podstawowym, taką podstawową identyfikacją miasta, ponieważ jest to i w statucie określone, prawda? Więc herbu nie da się ani tych rybek zjeść, ani ich usunąć. On obowiązuje, logotyp jest czymś dodatkowym. I takie miejscowości jak Sopot czy Zakopane, które są z nami w projekcie Oręczki na Letniego, również swoje logotypy mają.
i posługują się nimi w takich kontaktach, nazwijmy to biznesowych, tak? Czyli wtedy, kiedy nie jest to taka, kiedy dopuszczalna taka forma, to wizualna, nieoficjalna czy mniej oficjalna, warto posługiwać się logotypem, który oddaje charakter miejscowości. Autorem logotypu jest miejscowy grafik Janusz Pilecki, notabene autor też projektu flagi Giżycka. Wydaje mi się, że pan Janusz Pilecki doskonale czuje klimat miasta i nie mieliśmy kłopotu z wyborem, bo mimo tego, że komisja nie znała nazwisk autorów, to w zasadzie jednogłośnie wybrała tę formę graficzną. Oczywiście nie jest to coś, co zwiąże nas na wieki. Tak? Na dziś wybraliśmy taką formę identyfikacyjną i ją na razie będziemy przynajmniej przez jakiś dłuższy czas promować i będziemy używać. Natomiast przyjdzie czas, kiedy trzeba będzie być może ten odświeżyć trochę wizerunek logotypu i albo w ogóle z niego zrezygnować. Uznałem na dziś, że przede wszystkim wymaga uporządkowania system identyfikacji miasta. Dlatego, że proszę mi wierzyć, jeżeli zostawi się to własnym inwencjom poszczególnych jednostek, to każdy papier firmowy, który wychodzi, blank korespondencyjny, wyglądał inaczej. Inne czcionki, wielkości liter. Zdarzało się nawet tak, co kwestionowałem, że proporcje np. herbu były niewłaściwe, bo gdzieś tam komuś troszeczkę się on rozciągnął. To wszystko musi być określone w takiej księdze tożsamości i nie może być w żaden sposób zmieniane. Ułatwia to o tyle, że zlecając jakiekolwiek wydawnictwa, już firma, która to realizuje, ma z góry narzucone przez nas kolorystyki, czcionki, wymiary. Także tutaj zupełnie to jest ustandaryzowane. Zgoda, po części zgoda, po części się nie zgadzam z początkiem wypowiedzi dotyczącej gazety, ale mniejsza z tym. Czy nadal mamy dwóch dyrektorów Giecyka? To znaczy, mam odpowiedzieć, bo mogę odpowiedzieć, bo według mnie... Bo ja mogę odpowiedzieć i to będzie nieładne troszkę. To według mnie nigdy nie było takiej sytuacji, że było dwóch dyrektorów GCK, dlatego że poprzednia pani dyrektor została zarządzeniem burmistrza odwołana, a nowa została powołana, więc tu nie można mówić o łączeniu w jakikolwiek sposób... Zmienię pytanie, czy dwie kasy idą na dwie dyrektorki? Nie, na dwie dyrektorki na pewno nie. Co innego jest okres wypowiedzenia, w którym jeszcze pracownik się znajduje, a co czyli innego... Czyli obowiązuje wypowiedzenie i kasę z urzędu pobiera. No ale to burmistrz nie ma, dyrektor nie zeka wpływu na przepisy kodeksu pracy, także no, takie są przepisy, więc nie możemy nic innego zrobić. Przepraszam panie burmistrzu, jeżeli skontaktowałem się z moją główną księgową od mojej finansów i stwierdziła, że rozwiązałabym to w kilka tygodni, czyli istnieje możliwość i pańscy radcy prawni po prostu są do kitu i za darmo pieniążki biorą. Mniejsza z tym, pomijam tą sprawę, lecimy dalej. Panie burmistrzu, ponieważ minęło troszeczkę czasu, prawdę mówiąc, chcieliśmy zadać wcześniej nurtujące nas pytania, które zgłaszali mieszkańcy, dotyczące między innymi na przykład kanału. Pan jako mieszkaniec Giżycka, bowiem jako burmistrz chodząc nad kanałem, na pewno nieraz spojrzał w kierunku wspaniałej wieży, która niegdyś pulsowała światełeczkiem, tak jest, a która w tej chwili wygląda, przepraszam, nie powiem jak, ohydnie, delikatnie powiedziałem. Jeszcze nie skończyłem. Czy trzeba braci Andruszkiewiczów poprosić, żeby zaopiekowali się i odmalowali tą wieżę? Czy może pańska ekipa z ratusza? Na czele z panem sekretarzem wgrabię się na górę i od góry do dołu weźmie chociaż nie wieżę. Panie redaktorze, nikomu nie zalecam malowania tej wieży, a tym bardziej wspinania się na nią. Rozmawiałem mniej więcej rok temu z RZGW, ponieważ oni są właścicielem tej wieży. Będzie remont kanału Giżyckiego prowadzony i w ramach tego remontu będzie z tą wieżą zrobiony porządek. Natomiast konstrukcja jest już przekorodowana, proszę zwrócić uwagę tam w dolnej partii tej wieży. I nikt tego dzisiaj nie będzie ruszał, bo wiadomo, że jeżeli się to coś, co stoi, się ruszy, to będzie wymagało wielkich nakładów. Więc najprawdopodobniej albo będzie odremontowana ta wieża w ramach remontu kanału Giżyckiego, albo będzie po prostu zlikwidowana. Teraz czekamy na remont. Czyli w następnym sezonie letnim możemy się spodziewać znowu wysłuchania. Ty, Kaczor, popatrz na tą ohydę, co stoi na wysokości wyjścia do kanału. A ja stoję i się czerwienię.
Za... Do pani dyrektor, sympatycznej zresztą. Pani dyrektor, serdecznie dziękuję za przydział akredytacji na wszystkie imprezy, które wysłałem do pani około 2 miesięcy wstecz. I do dziś zobaczyć mogę koniec tego długopisa mojego. Dlaczegoż taka opieszałość w GCK nastąpiła? Nie, no przecież wysyłałam, bo tam pojawiły się niedomówienia w stosunku do nagrywania koncertu Ewy Fartej, tak? To nie, są nie. Tutaj żadnego to związku nie ma. Wysłałem elektroniczny wniosek o akredytację na wszystkie imprezy i nie dostałem żadnych odpowiedzi, że ona została przydzielona. Ja takiego wniosku nie otrzymałam, bardzo bym prosiła o kopię maila, którego pan wysłał. Nie chciałabym teraz uniknąć nieporozumień. Przykro mi bardzo, że jest mi przyjemnie. Starego maila nie mam, bo go natychmiast usuwam. W związku z czym na pewno w elektronicznej poczcie ma pani moją prośbę o przydzielenie tego. Do pana burmistrza w sprawie GCK. Jakie konsekwencje poniesie Chemiplom za od 1 września, jeżeli będzie przedłużał termin oddania budynku? Wszystkie konsekwencje są zapisane w umowie, określone zdaje się procentowo, tak, za każdy dzień zwłoki. Rozumiem. Händel. Były komentarze co do kłopotu z filmowaniem i robieniem zdjęć, nagrywaniem materiału. Czy to było spowodowane? Nie wiem, no do mnie takie informacje nie dotarły, jeżeli chodzi o Händla, tak? Barok Festiwal? Zwracano moim kolegom uwagę, że filmowanie i ewentualne później upublicznianie na przykład na YouTubie będzie sprawą karalną. No takie sygnały to mnie nie dotarły, zweryfikuję. To pierwsze słyszę. No bo to też nie dotarło. Ale nasz materiał chyba jest. Tak, jest. Materiał dostępny. Kino letnie, panie burmistrzu, kłania się. W zeszłym roku dostaliśmy takie śliczne te tablo na smyczy, a w tym roku wielka figa. Ładnie? Ja ładnie. Zapamiętam przyrok. Panie burmistrzu, teraz wizualnie troszkę. Mówi pan o remoncie szkoły, sali gimnastycznej w szkole. A mieszkańcy wspaniałej uliczki Maciupeńkiej na lewo od Wojska Polskiego przesyłają za moim pośrednictwem serdeczne pozdrowienia i podziękowania za wspaniałe przejście dla pieszych w tej strefie w drodze do Kładki i z powrotem. Ulica Łuczańska, tak. Tak, i przesyłają panu serdeczne pozdrowienia z takim dodatkiem nadzwyczajnym. Czy mają do pana przyjść tutaj pod urząd z jakimś transparentem, czy zajmie się pan w końcu tym, no, zdetnym, prawdę mówiąc, problemem, bo to nie jest problem do zrealizowania. Oczywiście, panie dyrektorze, tylko przypomnę, że ulica Łuczańska stała się naszą ulicą dopiero od tego roku. Natomiast to nie jest chodnik, to jest taka zejście z górki, które jest notorycznie wymywane. Natomiast w tej okolicy planowane jest wykonanie w przyszłym roku na pewno kładki nowej, tak, czyli tutaj będzie teren budowy. A mogę zdradzić już, będziecie państwo pierwszymi chyba, którzy o tym usłyszą, dostaliśmy pozytywną odpowiedź od wojska w sprawie budowy mostu drogowego, czyli wspólnie z wojskiem będziemy budować most drogowy. Wojska inżynieryjne wykonają most, który połączy Wyspę Giżycką z miastem i odciąży to drogę krajową. Natomiast jesteśmy na wstępnym etapie, mamy deklarację wojska, natomiast musimy jeszcze z nimi ustalić zasady i koszty zakwaterowania i tak dalej wojsk inżynieryjnych. Więc tutaj będzie plac budowy, jakiekolwiek inwestycje w chodniki, przekładanie jakichś instalacji są na dzisiaj po prostu ekonomicznie niezasadne. Więc troszeczkę cierpliwości mieszkańcy będą musieli jeszcze mieć. Natomiast ja poproszę, żeby tutaj naprawiono to w taki sposób, żeby nie zagrażało to bezpieczeństwu. Tym bardziej, że rok szkolny się zbliża, a tędy dzieci na pewno sobie drogę skracają. Dziękuję za ten sygnał. Dzięki serdeczne. Może moja interwencja odniesie jakiś skutek. No i teraz chciałbym odnieść się do naszej Straży Miejskiej, która obchodziła wczoraj sympatyczne święto.
Między innymi dzięki braku działania Straży Miejskiej musieliśmy postawić gustowny płocik za paręnaście tysięcy złotych, gdyż nie było czegoś takiego jak dobrej chęci, czasami minimalnego złamania prawa w celu wyrugowania części pseudokadry żołnierzy z jednostki wojskowej stawiających samochody pod naszym blokiem. W związku z brakiem działań postawiliśmy ów płotek, no i przyznam, że jesteśmy bardzo zadowoleni, ale patrząc w kierunku ratusza, to jakoś tak nam się trochę krzywi, bo paręnaście złotych poleciało z naszego portfela. Wiem, że strażnicy nie mają tego w obowiązku, ale także nie mieli w obowiązkach ustawiania fotoradarów. Oczywiście nie myślę o Straży Naszej Giżyckiej, tylko tych zdziercach, którzy byli na wokół naszego miasta. Panie Burmistrzu, jeżeli chodzi o działania Straży Miejskiej, także podeprę się tutaj zdjęciem, które zrobiłem podczas pokazów naszych lotniczych. Śliczna ulica, Olsztyńska. Samochodziki stojące, żadnej reakcji policji, żadnej reakcji Straży Miejskiej. Kiedy inaczej uczesany łysy kaczor stawia samochód w tym miejscu, podjeżdża, zjawia się odpowiednia służba, zwracając jemu uwagę, proszę pana, tutaj nie wolno stać. Gnam go na zbity pysk do licha i teraz będę się posiłkował jeszcze takim zdjęciem, żeby przypomnieć jednemu gościowi, obojętnie jakiemu zresztą strażnikowi czy policjantowi, jaka przyczyna tego, że tutaj stawia. Panie redaktorze, ja nie chcę odpowiadać za komendanta, ale wydaje mi się, że jest to związane z wyjątkową liczbą pojazdów, które podczas airshow wjeżdżają do Giżycka. Po prostu nie ma miejsc, brakuje miejsca już od takiego, gdzie dozwolone jest parkowanie. W ustaleniach z policją i ze Strażą Miejską, czy w ogóle z organizatorami, przyjęliśmy taką zasadę, że jeden niezadowolony gość zawsze podzieli się tą informacją z większą liczbą ludzi niż jeden zadowolony. Nie ma sensu ganiać tych ludzi, bo oni zwyczajnie nie mają gdzie postawić tych samochodów. Jak już wpuściliśmy do miasta, to powinniśmy trochę przymknąć oko, że stawiają właśnie w ten sposób, a nie chociażby na trawnikach, bo to by było o wiele gorsze. No rzeczywiście powinno być tak, że wszystkich traktuje się jednakowo i z panem się zgadzam. Więc mam nadzieję, że jeżeli podczas airshow gdzieś postawi w miejscu niedozwolonym pan redaktor samochód, to tak samo będzie potraktowany jak ci przyjezdni. Natomiast pozostałe dni, kiedy są miejsca wolne, parkingowe, no to zakazy powinny być respektowane, to się zgadzam. Natomiast na pewno podczas święta straży pan redaktor zauważył, że Straż Miejska bardziej poucza niż karze, więc mandaty są udzielane tylko w sytuacjach, kiedy strażnicy ocenią, że nie ma, że inna forma nie będzie skutkowała. Więc nie sądzę, żeby akurat pan redaktor na mandat zasłużył, ale na pewno na pouczenie, gdyby tak się zdarzyło, to należy oczekiwać, że strażnik pouczy. No, jak widać na tym zdjęciu, tak, same dachy samochodów, więc tych samochodów było bardzo dużo i one zwyczajnie w naszej infrastrukturze miejskiej już się nie mieściły. Panie burmistrzu, w sprawie pokazów lotniczych przyznam z ręką na sercu, mniej interesowało mnie latanie samolotami, a więcej z uwagi skupiłem na temacie zabezpieczenia. Przyznam, że perfekcyjnie wybrnęliście z tematu dojek, czy nawet ekip chodzących od śmietnika do śmietnika i oczyszczających te śmietniki. Bardzo mi się to podobało, moje gratulacje. Czego, o czym nie powiem, jeżeli chodzi o wielgaśny parking przy ulicy Kolejowej, gdzie w pierwszej części, tuż przy jezdni, śmietniki są, już w głębi parkingu nawet wykrywacza nie trzeba, bo i tak się ich nie znajdzie, tych śmietników. Dlaczego nie ma co paręnaście metrów tam w okresie sezonu jakiegoś śmietnika, a tyle ich stoi właśnie tuż przy ulicy, po co? To znaczy, wydaje mi się, że są, ale nie. Betonowe, nie? Nie ma? Nie, były... tam są betonowe takie kręgi, ale w tym siedzą kwiatki. Ale oprócz donic powinny być też i śmietniki, nie? To zostało przestawione w takim razie, bo idea była taka, żeby stał śmietnik, kwietnik naprzemiennie. Więc jeżeli nie ma w tej chwili, to sprawdzę i zapytam w wydziale, dlaczego została konfiguracja zmieniona. Rozumiemy się. Przejdźmy do ratusza. Odczułem to na własnej skórze, kiedy zaszedłem do
pomieszczeń związanych z naszym małżeństwem, jak to się fachowo Urząd Stanu Cywilnego, tak? Gdzie chciałem zadać pytanie. Zaszedłem do pokoiku razem z panią, która była kolejnym petentem. Próbowano mnie wyekspediować na koniec kolejki. Albo zorganizujemy coś takiego, że jeżeli masz jakieś pytanie do urzędnika, to wchodź z osobą, która następną jest, bo nie każdy się przepuści. Lub w jakiś inny sposób można to rozwiązać, ale nie nakazywać oczekiwania, żeby osoba, która chciała zadać pytanie, miała stać piąta czy szósta w kolejce i czekać na odpowiedź pół godzinki, a ta odpowiedź trwała około minuty. Że nie można tego zrealizować, bo trzeba wykonać to tak czy tak. I wyszedłem w porządku, zostałem poinformowany. Po co miałem czekać? To znaczy, panie redaktorze, ja nie znam dokładnie tej sytuacji, więc ciężko mi ją ocenić, ale powiem tak, generalna zasada jest co do ochrony danych osobowych, że załatwia się sprawy pojedynczo. Gdyby, tu trzeba niestety liczyć na wyrozumiałość tych kolejkowiczów, że mówi się, że nie idzie się po akt stanu cywilnego, tylko się zapytać, żeby ktoś przepuścił. Bo w innym wypadku osoba, która w Urzędzie Stanu Cywilnego swoje obowiązki wykonuje, musi traktować każdego jednakowo. Nie mogą być obsługiwane dwie osoby, ponieważ są tam często tak podawane różne dane osobowe dotyczące wielu osób. Więc myślę, że z tego powodu to tak zostało zorganizowane. Wszystko możliwe. Z tego czasu wspomniałem o braku współpracy pomiędzy ratuszem, GCK, nami. Chodzi o brak przepływu informacyjnego, na przykład przyjazd pana Macierewicza, Gortata, czy innych osób, które będą gościły w Giżycku. Przyznam, że na filmie widzę pana Dawida, kolegę. Jakoś informacja dalej już nie dotarła. Czy to było pokątnie przekazane dla, no już nie mówię o pańskim współpracowniku, dla innych, a reszta jest gorsza, czy może w jakiś sposób? Odpowiem w ten sposób. Ja byłem również tam gościem, organizatorem spotkania z panem ministrem, jak i z Marcinem Gortatem. Była 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana i zostałem zaproszony na konkretną godzinę i z odpowiednim zadaniem. W związku z tym, bo wziąłem współpracowników i się tam stawiłem. Dlaczego pan redaktor nie był poinformowany, to niestety nie potrafię odpowiedzieć. Informacja do mnie dotarła, tylko że znając siebie, zadałbym na pewno niewygodne pytanie panu Macierewiczowi. Dlatego nie pojechałem. Czyli łomot należy się pani rzecznik prasowej brygady. Dobra. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ostatnie takie już, można powiedzieć, rozweselające, bo fajnie się dzisiaj rozmawiało. Panie burmistrzu, przychodzi do mnie taki mały pętak i mówi tak: panie tego kaco, w akwarium w Ekomarinie widziałem opony od mojej motorynki. To oni mi zajęli, no nie wiem. Ślicznie ta opona w tym Mogę zapewnić, że to nie była opona tego małego, chyba że on gdzieś... Chociaż nie mogę też zapewniać, bo to wykonawca ją przywiózł. Na pewno nikt od nas tej opony mu, że tam nie pożyczył od niego. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam jedno, ale po wakacjach tak już się rozwijała ta sprawa po gościach, tutaj nie została wspomniana. Na temat rondy wodowej, A jak wygląda? Tak. Najświeższe informacje są takie, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła kompletny wniosek o wydanie decyzji z RID, tak? Czyli takiej decyzji pozwalającej na budowę. Natomiast wykonawca ma dostarczyć jeszcze we wrześniu jakieś dokumenty kosztorysy i przedmiary robót potrzebne do ogłoszenia przetargu. Także wygląda to tak, że formalnie inwestor wystąpił o zezwolenie na budowę, a wykonawca dokumentacji jeszcze jakieś tam ma dostarczyć dodatkowe dokumenty, które pozwolą na ogłoszenie inwestorowi czy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przetargu. No my też jesteśmy zaniepokojeni i trochę zdziwieni tym przeciąganiem przez wykonawcę dokumentacji, takim etapowaniem, że trochę dał dokumentów, później trochę dał. Teraz przysłał prośbę o aneks do umowy. Nie wiem, czy się zgodzimy na ten aneks, bo już w zasadzie powinien do końca sierpnia rozliczyć się z Generalną Dyrekcją.
Natomiast coś jeszcze tam we wrześniu deklaruje, że zakończy. Także ja powiem w ten sposób, że już w zasadzie to zostały drobiazgi. Tak, jeżeli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyska pozytywną decyzję o budowie, to w zasadzie można powiedzieć, że już sprawa jest no, przynajmniej w połowie załatwiona, bo tam zostały tylko, cały projekt budowlany już jest złożony, tak? Zostaje tylko takie dokumenty do przetargu potrzebne. Jeszcze wiem, to, bo to taka wielomiesięczna inwestycja, tak. Wiadomo, jak to będzie wyglądało, no zimą pewnie tak nie bardzo chyba żeby ruszyła, czyli jeszcze zdąży ruszyć jesienią? To znaczy, to zależy od rozstrzygnięć przetargowych, tak? To będzie duży przetarg, więc i długie terminy, jakieś tam będą być może protesty, więc trzeba założyć, że kilka miesięcy do wbicia pierwszej łopaty jeszcze zajmie. Być może właśnie to będzie będą albo jeszcze zimowe miesiące, albo wiosenne. Chcemy, żeby w sezonie, kiedy będzie najbardziej i to wszystko intensywnie trwało, żeby jak najmniej odczuwali to kierowcy, tak? Bo część ulicy obwodowej będzie zamknięta, to znaczy przysłał projekt objazdów wykonawca i tam ja już kiedyś mówiłem, jak to wygląda. Na pewno wykonawcy też będą dążyć do tego, żeby jak najkrócej trwało w ogóle zamknięcie przejazdu, tak? Natomiast no, trzeba się na pewno utrudnienia przygotować. Przepraszam. Dziękuję. Ostatnie pytanko, panie burmistrzu, tak jak zniknęły rybki z logotypu, tak jak zniknęło Wi-Fi z nadkanału? No jest jakoś, trzeba szukać, przepraszam, prawdopodobnie po wymianie urządzeń. Te urządzenia już są, no mają parę lat, się zużyły. Prawdopodobnie no, uległy awarii. No, zresztą zapytam dzisiaj służby informatyczne, bo czasem trzeba zwyczajnie jeszcze raz włączyć. Czyli następnym razem proszę nie robić przerwy wakacyjnej, panie burmistrzu, bo te sprawy się tak potwierdzam. Potwierdzam. Tak. I chcielibyśmy się widzieć częściej. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Przyjąłem do wiadomości, czyli bez przerwy wakacyjnej, a nawet co dwa tygodnie. A już dodam tylko, że następna okazja do naszego spotkania będzie jutro o godzinie 16. Zapraszamy zarówno Państwa przedstawicieli mediów, jak i mieszkańców do sali konferencyjnej na godzinę 16 na 26 sesję Rady Miejskiej. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w tym posiedzeniu, będą mogły zobaczyć transmisję na żywo za pośrednictwem trzech źródeł. Pierwsze to jest kanał YouTube Kurs na Giżycko. Drugi kanał to jest Giżycko TV, a trzeci kanał to jest zakładka e-rada na portalu Moje Giżycko. Rozmnażają się przez połączkowanie? Ja mam przykład, forma dialogu społecznego. Dlaczego nie działa? Przed 2 miesięcy. Platforma dialogu społecznego działa. Jest to platforma poświęcona zadawaniu pytań przede wszystkim mieszkańców. Dodam tylko, że technicznie być może jest to utrudnione ze względu na to, że nie przychodzi odpowiedź zwrotna do adresata, tak? Czyli do osoby, która zadaje pytania. Jesteśmy w trakcie modernizacji tej zakładki, a pytanie, żeby pojawiło się na stronie internetowej, musi być zaakceptowane przez moderatora. Jest to związane... W ogóle nie działa. Jest błąd. Już od chyba od miesiąca. Nie. To ja. Zresztą ja zaglądałem chyba przedwczoraj. Ja tak właśnie, informacji... która, czy platforma dialogu, tak? Na nowym portalu. Na moim Giżycku. Moje Giżycko.pl, tak? Tak? Dobrze. Dobra. Nie, bo to jest pierwszy sygnał, pierwszy słyszę. Mam jeszcze pytanie, kiedy remont tej plaży? To znaczy, zależy co rozumiem przez remont, bo tak, pierwszy zakres, który miał być... Złożyliśmy dokumenty wraz z partnerem litewskim, tak jak mówiłem, do instytucji zarządzającej tym projektem i czekamy na rozstrzygnięcie. Jeżeli dostaniemy dofinansowanie, no to będzie zależne od tego tak, terminu, kiedy będzie rozstrzygnięcie. Jeżeli nie dostaniemy, to i tak pieniądze w budżecie mieliśmy, więc zaczynamy bez względu na to. No trzeba tam do października będzie poczekać na sygnał z Wilna. Natomiast to jest pierwszy etap, czyli ten związany z kąpieliskiem. Ale przygotowujemy się już do kolejnego etapu, czyli do końca września mają ważne, czy trwają umowy z dzierżawcami tych lokali gastronomicznych, które są w tej chwili. One zostaną rozebrane i drugi etap, który w przyszłym roku będzie realizowany, to jest etap gastronomii, czyli będą, mamy już wstępną koncepcję, jak to będzie wyglądało, będą dwa rzędy budynków w tym pierwszym etapie, tym pierwszym etapie drugiego etapu i taka, jak ja to nazywam, strefa miejska. Czyli będzie taki plac, na którym będą
oczywiście ma architektura, jakaś roślinność. Ten plac jest tak zaprojektowany, żeby na końcu, on jest w kształcie trapeza, żeby na końcu tego placu mieściła się scena mobilna. To znaczy scenę będziemy ustawiali na tym placu i powstaje nam w ten sposób taki rynek, jakby, czyli budynki i scena na plaży miejskiej. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję. Dziękujemy bardzo Państwu. Dziękuję Państwu za udział. Dziękuję.